Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem tego wieczoru jest Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Pani przewodnicząca, zanim przejdziemy do tematów dotyczących służby zdrowia, zapytam o wiek. Wiek emerytalny. Dobrze, że nie mówi Panie redaktorze. No nie. Oczywiście. Dzisiaj rząd przyjął uchwałę, przyjął taką opinię dotyczącą projektu prezydenckiego, dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. No i rząd się zgadza z tym projektem, który przygotował prezydent Andrzej Duda, czyli będzie obniżony wiek emerytalny do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Satysfakcjonuje Panią jako związkowca ta propozycja? Ja pamiętam, jak zbieraliśmy podpisy domagające się referendum. Pamiętam wystąpienie mojego przewodniczącego Piotra Dudy w parlamencie i pamiętam naszą manifestację wtedy pod Sejmem. Wtedy, kiedy Donald Tusk wyzywał od pentaków i przewodniczącego, i związkowców. I pamiętam, jak wtedy powiedzieliśmy, że i tak wygramy. Bardzo mnie cieszy to, że ten wiek będzie przywrócony. Oczywiście Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność domagał się, oczekiwał tego, aby również powiązane to było z okresem stażowym, a więc dla mężczyzn 40, dla kobiet 35 lat. Przypomnę, że to też byłby powrót do poprzednich, znaczy do poprzedniego wariantu, prawda, wtedy, kiedy no, ale takie prawo... Nie zupełnie, Pani Przewodnicząca, bo jeśli mężczyzna rozpoczął pracę zawodową w wieku 20 lat i przez 40 kolejnych lat stale składkowy pracował, był cały czas składkowy, okres składkowy, tak, to on w wieku 60 lat przechodzi na emeryturę, czyli 5 lat wcześniej. Najczęściej, Panie Redaktorze, ci mężczyźni, którzy zaczynają tak wcześnie pracę, to są pracujący w ciężkich, najcięższych warunkach pracy, bo to są najczęściej osoby, które nie posiadają wyższego wykształcenia. W tym wieku się zaczyna pracę, najczęściej pracując fizycznie, jest ciężka praca. Ale na powtarzam, technicy różni, no różne są zawody, tak, to nie zupełnie tak jest. No nie, no, żeby technikiem to trzeba potem to wykształcenie jeszcze zdobyć. Niemniej jednak cieszymy się z powrotu do 60-65. Do tego, żeby pracownicy mieli również prawo wyboru właśnie tego wieku emerytalnego, bo być może ktoś będzie chciał pracować dłużej. Natomiast to nie tylko dla pracownika ma znaczenie, ale to ma również bardzo głęboki wymiar społeczny, o którym się bardzo często nie mówi, ale proszę pamiętać, że bardzo często, zwłaszcza kobiety, pełnią inne role społeczne, babć, opiekunek dla starszych osób, więc ten wiek 60 lat to jest taki czas, kiedy również bardzo często my kobiety musimy się realizować, a nie raz i wcześniej, w innych rolach społecznych, które wytycza nam życie. A czy wejście tych propozycji, które no wszystko wskazuje na to, że będą przyjęte, bo tutaj jest większość sejmowa taka, a nie inna i większość popiera, to mówię o Prawie i Sprawiedliwości, popiera te rozwiązania. I wprowadzenie tych zmian w październiku przyszłego roku, to nie jest troszeczkę za późno, czy nie dałoby się tego wprowadzić wcześniej, żeby już te osoby, które w tej chwili wydłużono ten wiek emerytalny, bo już zdaje się nawet o rok dłużej muszą pracować, no nie byłyby w lepszej sytuacji. Ja myślę, że to jest pytanie nie do mnie, tylko do pani premier. Oczywiście ja bym chciała, żeby to weszło jak najszybciej. To jest oczywistość, jakby powiedział klasyk. Natomiast zdajemy sobie sprawę jako związkowcy, że bardzo szybko rząd Platformy robił pewne rzeczy. Natomiast odwracanie tego i przywracanie do normalności będzie musiało wymagać czasu. I tego mam pełną świadomość. Zresztą podobnie sytuacja właśnie wygląda w służbie zdrowia. Pani Przewodnicząca, przejdźmy teraz do służby zdrowia. Czy właśnie do służby zdrowia zawitała już dobra zmiana? Nie. Nie i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo bolesne, ponieważ program Prawa i Sprawiedliwości, który był prezentowany w kampanii wyborczej, jest dobrym programem, jest programem prospołecznym, jest programem zwiększającym rolę państwa w systemie opieki zdrowotnej, czyli można by było powiedzieć obcięcie ręki niewidzialnej ręki rynku, wolnego rynku, na który stawiała Platforma i który totalnie zdestabilizował system. Dzisiaj
możemy powiedzieć, że mamy szpitale zadłużone na 14 miliardów złotych, a przypomnę, że w 2005 roku był program i 2005-2006, który restrukturyzował zadłużenie. I wtedy rzeczywiście wyszliśmy z tej pętli zadłużenia i proszę zobaczyć, co się wydarzyło w chwili obecnej. Mamy kilkadziesiąt szpitali sprzedanych. Ponad, w tej chwili nie chcę mówić, ale kilkaset przekształconych spółki prawa handlowego. W tej chwili, co prawda, Sejm uchwalił wreszcie po takich bardzo mocnych domaganiach się również z naszej strony, ze strony Solidarności, ustawę, która powstrzymuje wyprzedaż akcji, to znaczy się samorządowcy i inne organy właścicielskie nie mogą sprzedać więcej niż 49%, muszą mieć ten pakiet większościowy. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w tym tygodniu, kiedy Sejm uchwalał tą ustawę, samorząd województwa śląskiego zdecydował o sprzedaży 3 placówek, to znaczy się wyzbył akcję 3 placówek. Mam nadzieję, że wojewoda śląski przyjrzy się dokładnie tej decyzji, być może uda się ją zmienić. No, ale na to pani przewodnicząca, rząd nie ma wpływu, prawda? Znaczy miał wpływ, jeżeli by ta ustawa weszła w życie wcześniej, gdyby ona była wcześniej uchwalona, a na to rząd miał wpływ i myśmy się tego domagali, tym bardziej, że niektóre inne decyzje podejmowane przez ministra zdrowia były bardzo szybko wprowadzane. Natomiast tutaj zbyt wiele czasu straciliśmy i w takiej samej sytuacji, o tym mówiłam w naszej audycji poprzednim razem, że znalazł się szpital w Kwidzynie, który został sprzedany przez samorząd powiatowy i tak jak mówię, szpitale w województwie śląskim, w tym również placówki dziecięce w Rabce. Pani przewodnicząca, no też z drugiej strony ministerstwo realizuje pewne obietnice, bo jednym z postulatów między innymi środowisk medycznych było wprowadzenie płacy minimalnej i taką ustawę Ministerstwo Zdrowia przygotowało, no ale Solidarność no nie jest z tego zadowolona. Dlaczego? Powiem tak, jeżeli ktoś w ogóle uporządkuje kwestie dotyczące wynagrodzeń w polskiej służbie zdrowia, naprawdę ogromny szacunek i ja o tym mówiłam, Nagroda Nobla. Pan minister, który trzeba pamiętać, przez wiele, wiele lat był szefem korporacji lekarskiej, samorządu lekarskiego, również wiele razy uczestniczył w protestach środowisk, domagał się również wzrostu wynagrodzeń dla swojej grupy zawodowej, zadeklarował, że taką propozycję podwyżek przygotuje. I żeby była jasność, ponieważ w mediach się ukazują pewne informacje, jakoby Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych to były jedyne związki, które zaakceptowały tą propozycję. Otóż my mówimy tak, dla idei, dla uregulowania kwestii wynagrodzeń nie może być tak, że w szpitalach jedna grupa zawodowa przez jeden dyżur, pracownik tej grupy zawodowej zarabia więcej niż pielęgniarka przez cały miesiąc, nie mówiąc już o innych grupach zawodowych czy o pracownikach administracji, których płace są w granicach płacy minimalnej. Więc domagamy się od ministra, albo może inaczej, od rządu Prawa i Sprawiedliwości, przywrócenia sprawiedliwości w służbie zdrowia. Dzisiaj praktycznie wszyscy pracownicy w systemie opieki zdrowotnej muszą mieć wyższe wykształcenie. To nie jest tak, jak kiedyś się mówiło, że jest średni personel medyczny i lekarze. Dzisiaj zarówno ratownik, rehabilitant, fizjoterapeuta, diagnosta, pielęgniarka muszą mieć wyższe wykształcenie. I jeżeli chcemy tych pracowników zatrzymać w Polsce, oni muszą dobrze, godnie zarabiać. I teraz, żeby była jasność. Ja jestem bardzo sceptyczna co do wypracowania kompromisu pomiędzy samymi związkami zawodowymi. Wiem, pracuję tyle lat, że wiem, że sami związkowcy, pracownicy między sobą nic tak nie konfliktuje ludzi jak pieniądze. Stąd też przyjęliśmy takie założenie, że bardzo dobrze, że jest taka propozycja ministra. Niech pan minister idzie z tą propozycją do rządu, czyli do swoich kolegów z innych resortów, przede wszystkim do ministra finansów i do ministra pracy, bo to nie będzie prosta sprawa, żeby te dwa resorty zgodziły się na takie systemowe rozwiązanie, ale ono być musi. Natomiast pan minister poszedł krok dalej. Pan minister zaproponował kwoty, wskaźniki,
które są nie do zaakceptowania. A dlaczego te wskaźniki nie są do zaakceptowania? Osoba, na przykład pracownik techniczny, ma zarabiać 2400 brutto, to jest minimalne wynagrodzenie. Pracowników technicznych w ogóle tam nie ujęto i to jest też problem, ponieważ na pracę szpitala składa się zarówno praca lekarza, jak i praca elektryka, hydraulika, kucharki, czy sekretarki, czy kogoś, kto sprawozdaje dla funduszu. To jest zespół naczyń połączonych. I nie można wybierać poszczególnych grup zawodowych i powiedzieć, okej, wam damy, a wy to sobie postarajcie się sami, albo niech wam tam dyrektor skądś te pieniądze da. Więc Solidarność bardzo wyraźnie mówi, że chcemy, aby ten wzrost wynagrodzeń obejmował wszystkich pracowników, albo tych pracowników, żeby była kwestia uregulowana jasno i wyraźnie. Teraz jest kwestia wskaźników. Do czego mamy te płace podnosić, tak? Do płacy minimalnej czy do płacy średniej krajowej? Wszyscy tutaj się zgadzamy, że to powinna być średnia krajowa. Natomiast propozycja pana ministra, żebyśmy przez 5-6 lat dochodzili do obecnej średniej krajowej, czyli jeśli dzisiaj średnia krajowa jest 3,5-3,900, więc jeżeli my mamy przez 5-6 lat dochodzić do tej wysokości, a potem z kolei te płace mają zrównać się z ówczesną średnią krajową, to jest nierealne z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że 5-6 lat dochodzenia do takich wynagrodzeń po prostu jest nierealne, nie do osiągnięcia, a później przeskok, który będzie, czyli od tego dzisiaj 3,9 za 5-6 lat, być może do 4,6, do 5 tysięcy, tak? No bo zakładamy, że ta średnia krajowa jednak będzie rosła, no będzie ogromnym problemem. Nie mamy wskazanych środków na te podwyżki. Więc tak naprawdę mamy propozycję gruszek na wierzbie, przy czym te gruszki to są takie mocno suszone. Ale czy rozwiązaniem nie byłoby podniesienie zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB? To też było zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, żeby z 4,5 na 6 podnieść. No to jest gotówka, którą można byłoby przenosić na podwyżki. Tak. Ja generalnie, panie redaktorze, zgadzam się z tym, tylko najpierw może byśmy chcieli uregulować to, co jest w tej chwili. To znaczy, pamiętam, jak Ewa Kopacz mówiła o uszczelnianiu systemu. I wie pan co, ja się nie zgadzałam z nią w 99%, ta jedna sprawa, o której ona mówiła, oczywiście czego nie zrobiła, bo to była tylko przykrywka do prywatyzacji, natomiast uszczelnienie systemu tak, bo w Polsce nie mamy systemu rejestrującego usługi medyczne, nie mamy, tak naprawdę nie wiemy, ile to pieniędzy do systemu wchodzi, ile wychodzi i wreszcie sprawa niestety ubezpieczeń KRUS-u. My mamy cały czas problem z ogromną rzeszą ludzi, którzy, no nie chcę rozwijać tematu, są ubezpieczeni inaczej, bądź wcale nie ubezpieczeni, natomiast korzystają. Teraz ma być właśnie rozwiązanie takie wprowadzone, że wszyscy obywatele polscy będą mogli korzystać ze służby medycznej, nie będą musieli płacić, nie będą musieli odprowadzać składek, bo każdy będzie ubezpieczony. To znaczy, pan, powiem szczerze, właśnie pytał mnie pan o dobrą zmianę. Mhm. My się opieramy, wie pan, cały czas na tym, co ma być. Co było w programie, tak jakby już ta kwestia była zamknięta, że było, a nie jest. My cały czas czekamy na propozycję tej dobrej zmiany, na przedstawienie, teraz tak się ładnie mówi, mapy drogowej, tak? A więc tego, że pan minister, czy może pani premier, przedstawiła, w jaki sposób będzie realizowany program Prawa i Sprawiedliwości dla służby zdrowia. Bo ja czekam na sieć szpitali, ja czekam na zwiększenie roli państwa w systemie, ja czekam na konkretne i jasne rozwiązania dotyczące kontraktowania świadczeń, czyli kto będzie zawierał umowy i na jakich warunkach. I wreszcie czekam jako związkowiec i pracownik na rozwiązania dotyczące wynagrodzeń, wzrostu wynagrodzeń. Ja nie twierdzę, że my mamy z dnia na dzień zacząć zarabiać 2-3 średnie krajowe, jak niektórzy liderzy związkowi, liderzy w cudzysłowie, tak, którzy się co 8 lat budzą i co 8 lat wyprowadzają ludzi na ulicę. I musimy się poruszać w ramach prawa i możliwości. To jest nasza odpowiedzialność również jako liderów związkowych. Więc
Proszę bardzo, tylko muszą być to propozycje, które będą godne rozważania i które będą miały poparcie rządu. A na razie pan minister działa tak, jakby zaczął, ktoś mu kazał, ja mogę się tylko opierając się na wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości domyślać, kto, że tak powiem, podgrzał wodę pod kotłem, natomiast te działania są niespójne i brak w nich jest logiki. To musi być. Pani zdaniem wynika z czego? Czy minister Radziwiłł nie przygotował się tak naprawdę do zarządzania i wchodząc do resortu nie miał tych pomysłów? Czy minister Radziwiłł no, nie ministra pomysły miały być, tylko Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że minister no tak, sobie przychodzi. To musi być przełożone no na ustawy, na kolejne rozporządzenia. Na tym polega problem, że ja mam wrażenie, że program Prawa i Sprawiedliwości był programem Prawa i Sprawiedliwości, a pan minister przed zupełnie swoim innym programem. Bo my odnosimy takie wrażenie jako związkowcy i jako osoby, które uczestniczą w pracach zespołu trójstronnego, że gra jest na czas prowadzona, natomiast w międzyczasie zapadają decyzje dotyczące, no, generalnie rzecz biorąc, jednej dziedziny tylko i wyłącznie medycyny. Myślę, że tutaj kwestia, żeby była jasna, też podstawowa opieka zdrowotna jest bardzo ważna w systemie opieki zdrowotnej, bo pierwsze swoje kroki kierujemy do lekarza pierwszego kontaktu, czyli do przychodni. Natomiast system musi być jasny i oparty. Największe koszty są w szpitalnictwie i jeśli ten system podstawowej opieki zdrowotnej będzie tylko, tam będzie tylko dosypywanie pieniędzy, a nie będzie jakby sprawdzania skuteczności działania tego systemu, to my ciągle będziemy mieli tłumy na szpitalnych oddziałach ratunkowych i ciągle będziemy mieli kolejki na izbie przyjęć w szpitalach, bo tam ludzie idą, bo tam wiedzą, że będą mieli zrobione badania i że tam po prostu będą przyjęci przez lekarza. Ale minister na spotkaniach, których uczestniczy i pan minister, to na państwa pytania w jaki sposób odpowiada? Zadał mi pan chyba najtrudniejsze pytanie w naszej dzisiejszej rozmowie. Pan minister się bardzo denerwuje, kiedy pytamy o tą mapę drogową. Ja może powiem, że 15 grudnia, bodajże od połowy grudnia, zaczęliśmy rozmawiać o wzroście wynagrodzeń. I tak naprawdę projekt tej minimalnego wzrostu wynagrodzeń, o którym teraz tak głośno, ale powiedziałabym w kontekście negatywnym, bo rzeczywiście propozycjami tymi finansowymi pan minister tak naprawdę rozeźlił środowisko, aniżeli, że tak powiem, spowodował, że te nastroje społeczne się w jakiś sposób wyciszyły. Bardzo się obawiamy tego, że jeżeli rzeczywiście w najbliższych dniach, tygodniach ta sytuacja nie będzie szła ku poprawie, to znaczy się, że nie będzie konkretnych propozycji rozwiązań, że rzeczywiście jesienią grozi nam radykalizacja nastrojów w środowisku medycznym. No właśnie są zapowiedzi, że ta radykalizacja będzie się przejawiała tym, że na ulicę wyjdą pielęgniarki, wyjdą pracownicy laboratoriów, ratownicy medyczni i też lekarze. Wie pan, minister Zembala, ostatni minister zdrowia w rządzie Ewy Kopacz, podpisał rzutem na taśmę rozporządzenie dla pielęgniarek, które daje pielęgniarkom 4 razy po 400. W zeszłym roku dostały pielęgniarki 400 zł podwyżki, w tym roku brutto też 400 zł. Natomiast ja pytam, co z innymi pracownikami? Gdzie? I tutaj Prawo i Sprawiedliwość obiecywało pani premier zarówno w expose, jak i później w sytuacji informacji rządu, kiedy był protest w Centrum Zdrowia Dziecka, mówiła o tym, że ten projekt będzie przedstawiony na przełomie czerwca i lipca i że będzie dotyczył wszystkich pracowników. Więc ja bardzo proszę o to, aby rzeczywiście dostrzec potrzeby także innych pracowników, lekarzy, pielęgniarki, najważniejsze osoby w systemie, tak? Lekarz jest głową, pielęgniarka sercem, ale cała reszta to jest krwioobieg i jeżeli się ten krwioobieg gdzieś w którymś momencie przerwie, to po prostu pacjent potrzebuje pomocy. Obawiamy się, że taka sytuacja może być również w służbie zdrowia w tej chwili. No miejmy nadzieję, że i dobra zmiana zawita także do służby zdrowia. Te obietnice, które były składane jesienią zeszłego roku, będą realizowane i odczują to i pracownicy służby zdrowia, a nade wszystko pacjenci. Ale tutaj już nie mamy czasu do stracenia, panie redaktorze, te zmiany, to musi nastąpić bardzo szybko. Po pierwsze dlatego, że minął prawie 10 miesięcy mija, a po drugie naprawdę ludzie zaczynają już w tej chwili tracić nadzieję. Nadziei nie wolno tracić, więc miejmy nadzieję, że nie stracą. Na to, że resort po prostu przedstawi sam takie propozycje, które będą dawały właśnie, może nie nadzieję, będą dawały pewność,
bo mi się słowo nadzieja, to jest bardzo piękne słowo, ale wolałabym mieć pewność, że program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zwiększenia roli państwa, powstrzymania prywatyzacji i sprawiedliwości społecznej przez ten rząd będzie realizowany. Dziękuję bardzo pani za rozmowę, za wizytę w studiu. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia była przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman. Dziękuję pięknie. Dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro 21:40, początek programu. Teraz życzę dobrej nocy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dobrze.